Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. We wtorek w Raczkach, a w najbliższą środę w Suwalskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Tomaszem Organkiem. Nie będzie to spotkanie muzyczne, a literackie. Tomasz Organek zaledwie kilka tygodni temu zadebiutował na rynku książki. I jak się okazało, jest nie tylko uzdolnionym muzykiem, autorem tekstów piosenek, ale również doskonale radzi sobie z prozą. Borys. 39-letni bohater jego powieści zatytułowanej Teoria opanowywania trwogi reprezentuje pokolenie urodzone w poprzednim ustroju, dojrzewające i spędzające dorosłe życie w dzisiejszej polskiej rzeczywistości, co niewątpliwie rzutuje na wybory i los przedstawiciela pokolenia przełomu. W jaki sposób i z jakim skutkiem? Powieść napisana dobrym językiem, pełna przemyśleń, ale też nabierająca tempa, z pewnością zainteresuje nie tylko fanów Organka, jakiego znamy z muzycznej sceny. O książce będzie można z nim porozmawiać w środę w siedzibie Suwalskiej Biblioteki przy ulicy Emilii Plater. Początek spotkania z posiadaczami nieodpłatnych wejściówek zaplanowano na godzinę 17:00.